Rozwiązywanie równań, ostatnia część, w której będziemy rozwiązywali równania w wielu krokach, więcej niż dwóch, bo poprzednia grupa to była w dwóch, czasami w trzech, a tutaj będzie zawsze więcej niż dwóch, co najmniej trzy kroki, a czasami i więcej. Cztery grupy po sześć zadań, pierwsza grupa, pierwsze zadanie. Proszę bardzo, co tutaj musimy zrobić? No pierwsza sprawa to uporządkować sobie to równanie, no bo zobacz, tutaj mamy możliwość wykonania najpierw tego działania, to zanim się zabierzemy za rozwiązywanie, oczywiście po prostu najpierw uporządkujemy, wykonamy to 12 minus 8, 12 minus 8 to jest po prostu 4. No i resztę sobie przepiszemy, już będziemy mieli prostsze równanie. Proszę bardzo, jak można coś takiego wykonać, to oczywiście na początku trzeba, no i teraz zabieramy się za rozwiązywanie. Co zrobimy? X-y mamy po obu stronach, no to trzeba przerzucić je na jedną stronę. Którą wybierzemy? No tą, gdzie jest więcej x-ów. Tu jest więcej x-ów, 12. Więc te x-y usuwamy. Oczywiście jak? Odejmując je od obu stron. Odejmijmy zatem. Od lewej strony odejmujemy 5x i od prawej strony też odejmujemy 5x. Po lewej zniosą się, zostanie samo 4, a po prawej 12x odjąć 5. No to ile jest? 7x. No i minus 10. Czego się teraz pozbywamy? No tego, co stoi po stronie, gdzie są x, czyli tego minus 10. Dodając 10 do obu stron, dodajmy do lewej 10 i oczywiście do prawej też 10 dodajemy. Po prawej się dziesiątki znoszą, zostaje nam 7x, a po lewej mamy 4 plus 10, czyli 14. Co nam jeszcze przy x przeszkadza? Ta siódemka, mnożenie przez 7. Czyli my dzielimy obie strony przez 7. Proszę uprzejmie, dzielimy 14 przez 7 i 7x przez 7. 14 przez 7 to jest 2, no a 7x przez 7, siódemki się skracają, to jest nasze x. I mamy oto pierwsze rozwiązanie. Drugi przykład. Co najpierw tu zaatakujemy? Oczywiście ten mianownik. Więc mnożymy obie strony przez 2. Mnóżmy najpierw lewą stronę. No i teraz drugą stronę mnożymy. Po lewej stronie dwójki się skrócą, zostanie 5x, no a po prawej co będzie? Wymnażamy. 2 razy 3x to jest 6x, 2 razy 5 to jest 10. I znowu, x mamy po obu stronach, tu jest więcej, czyli tych 5x trzeba się pozbyć. Odejmuję 5x zatem od obu stron, odejmuję od lewej strony i odejmuję od prawej strony. Po lewej zostaje mi 0, a po prawej 6x odjąć 5x to jest ile? Po prostu 1x. No oczywiście plus 10. Teraz musimy się towarzyszącej x-owi dziesiątki pozbyć, odejmując 10 od obu stron. Od lewej odejmuję 10 i od prawej odejmuję też 10. Po lewej stronie 0 odjąć 10 to jest po prostu minus 10. No a po prawej dziesiątki się znoszą i zostaje sam x. I mamy rozwiązane równanie. Następne poproszę. O, bardzo ładne. Co zrobimy tu? Najpierw porządek. Najpierw wymnożymy sobie. O, wykonamy to mnożenie, żeby zobaczyć, jaka jest pełna postać równania. To znaczy ta po wymnożeniu uporządkowana. 5 razy x to jest 5x. 5 razy 3, 15. No i to minus 3 czekające. Co dalej? Wykonamy to odejmowanie. 15 odjąć 3 to ile to jest? Oczywiście 12. O, i dopiero teraz mamy nasze równanie, czyli 3x to jest 5x plus 12. I teraz się możemy zabrać za atak tego, na to równanie. Znowu x-y po dwóch stronach, po prawej jest więcej x-ów, więc odejmujemy te z lewej, więc wykonujemy minus 3x od obu stron. Wykonujemy od lewej strony. I od lewej, i od prawej. Po lewej jak się wyzeruje to jest 0, a po prawej 5 odjąć 3 to jest 2x. No i to czekające 12. Teraz pozbywamy się 12, odejmując 12 od obu stron. 0 odjąć 12 i 2x plus 12 odjąć 12. 0 odjąć 12 to jest po prostu minus 12, po prawej 12 się znoszą, zostaje nam 2x, czyli 2 razy x. I już wiemy, musimy się pozbyć tego mnożenia przez 2. Dzieląc sobie strony przez 2, dzielimy minus 12 dzielone przez 2 i 2x dzielone przez 2. Minus 12
przez 2 to jest 6. Oczywiście nie zapominamy o minusie. Dwójki się skracają i to jest nasz x i nasze bohaterskie rozwiązanie. Czwarty przykład. No, przewijaj się. Czego się tu pozbywamy? Mianownika. Widzisz ułamek? Załatwiaj sprawę najpierw ułamka, czyli musimy wymnożyć przez to. Czyli mnożymy obie strony przez x minus 3. Mnóżmy zatem x minus 3. Przepisuję ułameczek wyglądający z pozoru groźnie. I x minus 3 razy 2. Po lewej się skraca, zostaje nam ładne x plus 2. No a po prawej trzeba wymnożyć. 2 razy x to jest 2x, 2 razy minus 3 to jest minus 6. I znowu sytuacja, gdzie x-y po obu stronach. Gdzie jest więcej? Oczywiście tu, czyli tego x-a po lewej stronie będziemy chcieli zabrać. Z obu stron odejmujemy minus x. Odejmuję z lewej strony i odejmuję z prawej strony. Z lewej jak odejmę zostanie samo 2. A z prawej 2x odjąć 1x to jest po prostu x. No i jeszcze zostało minus 6, którego właśnie teraz się pozbądziemy, dodając 6 do obu stron. Dodaję do prawej i dodaję do lewej. Po prawej 2 plus 6 to jest 8. Szóstki się znoszą, zostaje sam x. I tym samym mamy dziarskie rozwiązanie. Przez ostatni przykład z tej grupy. Co najpierw robimy? Porządkujemy, czyli wymnożymy sobie przez to 2. 2 razy 3x to jest 6x, 2 razy minus 4, 8. Przepisuję prawą stronę i przyglądam się teraz temu rozwiązaniu. Znowu mamy x i po lewej i po prawej, przy czym po prawej jest ich mniej. Więc będziemy z tej prawej, tam gdzie mniej, tam zabieramy, więc zabieramy minus 3x od obu stron. Odejmuję od lewej. I odejmuję od prawej. Po lewej 6x minus 3x to jest, ops, jakie 6, człowieku. To są 3x, no i pozostaje nam minus 8. Po prawej x zniknęły, została jedyneczka. Teraz musimy zabrać to minus 8, dodając 8 do obu stron. Czyścimy, pamiętaj, zawsze z okolic x czyścimy. Tym razem najpierw czyścimy tą ósemkę. Ale ją zapiszesz dopiero teraz. O, teraz dopiero. I po prawej też. Po lewej się zniosło, zostało 3x, a po prawej 1 plus 8, 9. Czyścimy dalej. Co musimy usunąć? To mnożenie przez 3. Dzieląc obie strony przez 3. Dzielmy zatem 3x przez 3 i 9 przez 3. 3 się skraca, zostaje x. 9 podzielić na 3 to jest po prostu 3. I następny. O, jak ładnie. Znowu będziemy chcieli się pozbyć mianowników dwójki i trójki. Przypominam, bo to już w jednym z poprzednich zestawów było podobna sytuacja. Można pójść dwoma krokami. Najpierw wymnożyć przez 2, a później wymnożyć przez 3. Ale kto sprytny, to od razu wymnoży przez 6. Czyli przez wspólną wielokrotność. Wspólna wielokrotność tych dwóch liczb to jest 6. I od razu mu się obie one skrócą. Ja wiem, że to jest 6. A jak ty w przyszłości masz się zachować, gdy zobaczysz na przykład 5 i 7 w mianowniku? Wymnóż te dwie liczby. W tym wypadku 35. I to jest wspólna wielokrotność. Ona nie musi być koniecznie najmniejsza, byleby się te mianowniki skróciły. A to, że u góry jakaś większa liczba po tym skróceniu wyjdzie, to już nie problem. My musimy się pozbyć za wszelką cenę tych mianowników z równania. Wtedy już nasza postać równania bezułamkowa jest łatwa do ataku. No to atakujemy, mnożąc sobie strony przez 6. Całe to rozwiązywanie równań to jest tylko ułatwianie sobie życia tak naprawdę. Trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby kolejne przeszkody usunąć. Najpierw przeszkodą zawsze jest ten wredny mianownik. Usuwamy. Jedna dwójka, trzy dwójki, jedna trójka, dwie trójki. Czyli tu mamy 3 razy x minus 5. Przepiszę to. 3 razy x minus 5. A tu mamy 2 razy, a w liczniku było x plus 2. I teraz wykonam te mnożenia. 3 razy x to jest 3x, 3 razy minus 5, minus 15. 2 razy x to jest 2x, 2 razy 2 to jest 4. No i już bardzo przyzwoite równanko, bez żadnych wrednych ułamków. Dalej atak, tak samo jak do tej pory. X po jednej i po drugiej stronie, pozbywamy się tych, gdzie jest mniej, czyli 2x, odejmując 2x z obu stron.
Proszę uprzejmie, odejmuję od lewej i odejmuję od prawej. I po lewej 3x odjąć 2x to jest 1x. To minus 15 czekające na swoją kolej. 2x tu się skróciło, wyczyściło, zostaje 4. No i teraz przyszła kolej na minus 15. Żeby się go pozbyć, trzeba dodać 15 do obu stron. Dodaję zatem do lewej strony i do prawej strony. Po lewej się zniesie, zostanie sam x. 4 plus 15, ładne 19. Nasz wynik gotów. I to koniec pierwszej porcji zadań, druga w następnym zestawie. Do usłyszenia.